Dzień dobry, moi kochani, witajcie w nowym filmie. Zapraszam was na haul, w którym w takim starym stylu będę mierzyć ubrania i zobaczycie je w formie przebitek. Mam nadzieję, że się cieszycie. Dawno tak nie nagrywałam, zazwyczaj nagrywam jakby na żywo, na bieżąco, mierzę i komentuję. Teraz będzie tak jak kiedyś. I tutaj pytanie do was, jak wolicie oglądać mierzymy? Co wam się lepiej ogląda, co wolicie, co wam sprawia więcej przyjemności podczas oglądania? A ja nie zamknąłem drzwi do łazienki, przepraszam, mam nadzieję, że nie będę was rozpraszać, ale przynajmniej widać, że słońce świeci. No, to zawsze jest jakiś plus. Mam na sobie bluzkę z wyprzedaży z Zary, którą kupiłam 100 lat temu i miałam ją na sobie raz. I ona wygląda jak ubranie chirurga, pokażę wam ją. Jest taka mega szeroka i z tyłu, o, tutaj ma odkryte plecy. I tutaj ma takie dwa długie ogony, takie wiszące. Bardzo fajnie wygląda do krótkich spodenek i odkryłam ją przed chwilą, jak przygotowywałam sobie ubranie do nagrań. I jeżeli mowa o ubraniach, to mam mnóstwo świetnych ubrań w bardzo dobrych cenach, resztki wyprzedaży. I powiem wam od razu na wstępie, jeżeli macie czas, żeby skoczyć na przykład do Mango, my byliśmy na zakupach Forum. Po prostu petarda, jest tyle jeszcze pięknych rzeczy w Zarze, masakra, nie kupiłam nic w Zarze, ale kupiłam coś w Mango, w Oysho, w TK Maxie, w H&M-ie i chyba jeszcze gdzieś, bo tutaj nie wszędzie brałam siatki, tylko tak wiecie, dopycham. A, no i zgodnie z waszym życzeniem będę też mierzyć bikini. To będzie mój pierwszy raz, kiedy całkowicie pokazuję się w bikini na YouTubie. Mam nadzieję, że to bikini wam się spodoba i skupicie się może bardziej na nim niż na mojej sylwetce. I teraz zacznijmy może właśnie od Mango. Pierwsza rzecz, która mi sprawiła przeogromną radość. W Mango ile wydałam, to nie jest w ogóle na rachunek z Mango. Dobra, nieważne. Sukienka w stylu Chanel i to jest taka sukienka już na jesień. Można powiedzieć, że sukienka biznesowa, fajna do pracy, na jakieś takie poważniejsze okazje. Powiem wam, że tego dnia na zakupach byłam w takim dresiku z Zary, takim trzykolorowym i no tak jak to w dresie, czułam się tak luźno, jak zobaczyłam tę sukienkę, to poczułam się jak milion dolarów. Wiecie o co chodzi, że mam taki duży kontrast i cena również jest atrakcyjna, ze 140 na 49,90 i jeszcze, to jest rozmiar M, jeszcze jedna rzecz, że tego dnia wszystkie rzeczy z promki były przecenione o dodatkowe 10%. Także ta sukienka to jest odjazd. Od razu ją szykuję tutaj do przymierzenia. Kolejna sukienka, którą prawdopodobnie założę na event kosmetykomanii, na którym to jestem gościem specjalnym. Biała w takie groszki z odciętym dołem, taki koszulowy materiał. Wiązane takie dwa paski na szyi, które można nosić i rozwiązane, i związane w kokardę i wówczas uzyskujemy zupełnie inny charakter tejże stylizacji i ona była przeceniona ze 140 zł na 69,90 i to też jest M-ka. Jest obłędnie piękna i będzie fajnie wyglądała z butami, które też kupiłam na wyprzedaży. Boże, jakie piękne buty kupiłam. Mówię wam, kolejna sukienka, którą zabrałam do przymierzalni przez ciekawość, bo byłam pewna, że po prostu będzie na mnie za mała, gdyż jest to rozmiar XS, ale okazało się, że ona ma taki fason oversize i ta XS-ka jest na mnie po prostu dobra. Bardzo przyjemna bawełna, po prostu tak przyjemna do ciała, jutro chyba założę. I ona była z 90 zł przeceniona na 40. Ma piękne plecy, tutaj takie wiązanie na plecach. Naprawdę świetna, jeszcze na takie resztki wakacji, czy początek jesieni z jakąś skórą, będzie po prostu wyglądać pięknie. I następna rzecz, która jest bardzo fantastyczna, jeżeli chodzi o jakość, jest takiego grubego, porządnego materiału. Jest ona na mnie za duża, ale tak mi się spodobała. Ten fason, mi bardzo brakuje takich poważniejszych, można by rzec, sukienek. Zakładamy ją, tak jakby ona jest cała rozcięta, zakładamy ją tak kopertowo, tutaj ma taki paseczek,
z oldschoolową klamerką. No i właśnie gruby, podwójny materiał sprawia, że ona będzie świetna na jesień, no i też na jakieś takie poważniejsze okazje, imieniny u cioci, czy spotkanie związane z robotą. I ona była z 200 zł przeceniona na 50. A i przypomniałam się, że jeszcze w Rizert kupiłam jedną sukienkę weselną, przecenioną z 200 na 50 albo 40, więc po prostu musiałam ją kupić. Więc ta sukieneczka no jest na mnie trochę przyduża, ale jeżeli mam ją zanieść do krawca i zapłacić, nie wiem, 20 zł za zmniejszenie i mieć coś, co wiem, że będę miała przez wiele lat w szafie, jak u mnie się jakiś ciuch sprawdza, to długo, długo naprawdę u mnie wisi. I kolejna rzecz też z myślą o lecie, taka czarna bluzeczka, niby taka zwyczajna, z półgolfem. Ona ma taką długość, to nie jest crop top, ale ona jest taka do pępka. Niby zwyczajna, ale wygląda się w niej pięknie i jak ma się szczupłe ramiona, to one przepięknie się zostają podkreślone. I to jest rozmiar S, przecena z 70 na 30. Widzicie, te rozmiary to po prostu jest od XS-ki do M-ki. I teraz może przejdźmy szybciutko do TK Maxa, bo tam kupiłam tylko dwie rzeczy. Jedna to jest bluza firmy Ivy Park, którą bardzo lubię, to jest marka Beyoncé. Mam z tej firmy spodenki i dres i po długim, długim czasie noszeniu, praniu, suszeniu, te rzeczy wyglądają po prostu rewelacyjnie. Fajna też jest rozmiarówka, bo tutaj na przykład jest S-ka i to jest taka luźna S-ka. To nie są takie, wiecie, jak w H&M-ie, że ta S-ka jest naprawdę mała. Czyli rozmiarówka jest trochę zaniżona czy zawyżona? Napiszcie mi na dole, ja nigdy nie wiem. Jak ubrania są większe niż opisuje rozmiar, o. I to też sprawia pewien komfort psychiczny, myślę, u każdej z nas. Gdzie na coś, na przykład ja mam zazwyczaj M-kę, a tu o, S-eczka. No a Mango już w ogóle zadbało mój komfort psychiczny. Oczywiście pamiętajcie, że ja lubię pożartować. I tutaj cena w euro, ona jakby oryginalna cena 59 euro, ja ją kupiłam na promce za 62 zł. A cena poprzednia, ta TK Maxowa, 84,99, bardzo fajna bluza, taka nie za gruba, nie za cienka, no i fajna, trendowo wygląda w te logotypy. Bardzo lubię szare ubrania, chociaż często w nich wyglądam blado, ale te czarne napisy tak fajnie podkreślają urodę i na przykład do czarnego dresu będą fajnie wyglądać. I teraz przejdziemy do Oysho, w którym to kupiłam na przykład genialny stanik na siłkę. On jest po prostu z tak fajnego materiału, tak ładnie trzyma biust. Można sobie wyjąć tutaj te wkładki. Ma piękne plecy. Jest rozmiar L i przecena ze stówki na 39,90. Naprawdę bardzo atrakcyjna cena, fajny stanik. Nie miałam nigdy biustonoszy sportowych z tej firmy, więc tym bardziej jestem ciekawa. I kolejna rzecz, jest to bikini. I tutaj też jest historia dość interesująca, bowiem dół od tego bikini jest na mnie po prostu idealny. To jest rozmiar S. Jezu, chciałabyś chyba. To jest rozmiar M. Przecena o 57%, 6 dyszek na 25. I to są takie bardzo niskie biodrówki z falbanką. Niezwykle romantyczne. I kolor takiej kości słoniowej bardzo ładnie wygląda do mojej karnacji. Chociaż jestem delikatnie opalona, ale myślę, że jak będę bladziochem, to też będzie fajnie wyglądać. No i ten stanik mnie urzekł. Niestety, był to ostatni stanik. Pani mi sprawdziła w systemie, że nigdzie już nie ma tych staniczków, więc wziąłam sobie L-kę. Ona jest na mnie trochę przyduża. Mogłaby być tutaj bliżej, więc jak pójdę z sukienką do krawcowej, to zapytam, czy ona by była w stanie tutaj ten staniczek z przodu mi złapać, tak żeby te miseczki były bliżej. Bo on jest, ta L-ka jest dość szeroka w obwodzie. I cena tej góry 50% z 5 dyszek na 50, czyli za 75 zł, dobrze mówię? Tak, za 75 zł mam przepiękne bikini, które mówi do mnie: wyjedź jak najszybciej jeszcze na jakiś mały urlop, ale liczę na to, że będzie piękne słońce i będę mogła z polskiego morza jeszcze trochę pokorzystać, do którego mam bardzo blisko. I kolejna rzecz na zakończenie sezonu, po prostu nie mogłam nie kupić tych butów, chociaż tak sobie myślę, kurczę, dopiero co sobie kupiłam takie klapeczki, takie, nie, słoneczko, nie zachodź, takie żółto-białe, z takimi kokardami dużymi. Myślę sobie, kurczę, no niby nie potrzebuję klapek, ale
Dla mnie kupienie klapek wygodnych, w które w ogóle moja stopa z wysokim dość podbiciem i dość szeroka się tutaj zmieści, to jest naprawdę trudna sprawa. Te klapki są turbo wygodne i one były przecenione ze 180 na 80 zł. To jest normalnie mój rozmiar 40, więc też fajnie. Są bardzo wygodne, wyglądają po prostu tak uroczo, są takie modowe. Ten smaczek w postaci tutaj tego pomponika jest po prostu przepiękny. No i biało-czarne klasyki. Więc nawet jak je założę kilka razy teraz, no to będę miała na przyszły rok. Dobra, pamięć mi się skończyła, pousuwałam parę plików i wróciło słońce, także będzie się przyjemnie oglądało. Jedyny minus tych butów jest taki, że one są dość ciężkie, ale jak je się nosi, to nie jest takie mega odczuwalne. Także jutro chyba założę właśnie te klapeczki i maxi z mango. Fajnie to będzie wyglądać tak letnio. I do tego torebka taka słomkowa, którą zakupiłam sobie. Chciałam powiedzieć w Irlandii. Nie, nie byłam w Irlandii w tym roku. W Grecji. Dobra, aha, jeszcze z TK Maxa skarpety. Ja tam zawsze kupuję skarpety na siłownię, bo są fajne. To takie krótsze. One się nazywają Ladies Trainer Liner, firma Cross Hatch. I 22 zł za raz, dwa, trzy, cztery, pięć par. Takich różnokolorowych, także też spoko opcja. I w składzie bardzo wysoko, znaczy na pierwszym miejscu była bawełna, bo pamiętam, zawsze czytam składy. I też była śmieszna sprawa, bo na przykład były skarpetki jakiejś tam firmy sportowej, że tam wiecie, specjalne do treningów, patrzę w skład, poliester 75%, więc mówię nie. I teraz sukienka na wesele, mimo że w najbliższym czasie no nie mamy żadnego wesela, nic się nie dzieje w towarzystwie ani w rodzinie. Także nawołuję, żeby to zmienić, bo poszłabym na jakieś wesele. Kieckę już mam, ale tę kieckę można również fajnie sobie ograć do codziennych stylizacji. Na przykład jakąś skórzaną kurtką albo kataną. Słońce znowu zaszło. I tu mamy rozmiar S ze 199 na 39. Zwykła plisowana taka sukienka 7/8, która pasuje do wszystkiego i do płaskich butów, i do szpilek na obcasie, i do czułenek, i do sandałów. Kolor jest przepiękny, bardzo ładny, taki nieoczywisty. Blondynki moim zdaniem ładnie wyglądają właśnie w odcieniach żółtego, w limonkach. A w sumie nie wiem, no ja rzadko tak się ubieram. A super się czuję w takich ubraniach. Także no ta sukienka to uważam, że strzał, jeszcze tylko poza tą była jeszcze jedna, dwie tylko były na stanie. I ostatnie zakupy są ze sklepu H&M i tam weszłam tak naprawdę zupełnie towarzysko, ale wisiała sobie taka samotna marynarka. Uwielbiam tego typu marynarki, ja je po prostu noszę aż się rozpadają i mam taką marynarkę, nie wiem czy ją kojarzycie, w takie poziome paseczki kolorowe, czarna właśnie z takiego materiału jakby sweterkowego. I ona ma kolorowe paseczki, jeden ze złotą nitką, zielony, różowy, żółty. I ona już jest naprawdę dość zniszczona i pomyślałam sobie, że to będzie taki zamiennik. I to też jest taka w stylu Chanel, tutaj jest tak ładnie wykończona. I była jedna jedyna, przeceniona za 140 na 40. I to jest emeczka. Naprawdę super, jest krótka, czy do jeansów, czy do sukienki, do spódnicy może gdybym nosiła. I taki zupełnie podstawowy element garderoby, czyli dwie bluzeczki z tej serii, jak ona się nazywała, Conscious, nie wiem jak to się czyta, ale wy na pewno wiecie. I ten dwupak bluzy kosztował 40 zł, czyli tak jakbyście sobie chciały kupić pojedyncze bluzki, tylko akurat z tej serii nie było pojedynczych, a ja potrzebowałam i białej i czarnej, bo jakby białe ciągle gdzieś tam się niszczą, czarne zresztą również, one czarne blakną, białe żółkną i to jest story of my life. No i to jest taka zwykła, z taką delikatną lamóweczką, fajny dekolt, taki nie za duży, nie za mały, bardzo przyjemna, taka cienka, ale zbita bawełna, więc takie zwykłe bluzki szukałam, takich basiców i w Zarze, i w Mango, nie mogłam znaleźć. Nie wiem, czy źle szukałam,
czy o co chodzi, ale te z handemu też są jak najbardziej fajne. Poza tym dwie dychy za taką bluzkę, no to jest spoko cena. Więc moi mili, to wszystkie moje zakupy wyprzedażowe. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i mierzenie również. I raz jeszcze proszę Was o to, żebyście mi napisali na dole, jaką formę mierzenia wolicie. Czy jak na bieżąco mierzę i mówię na bieżąco, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy właśnie takie przebitki jak tutaj, w starym YouTube'owym stylu. Dzięki kochani, że oglądaliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!